Cześć kochani, tu Simmes i bardzo mi miło Was powitać w nowym domu rodziny ROK. A autorką tej budowli jest, i tutaj fanfary, tam da da dam da dam, Namilami, która również posiada kanał na YouTube i również prowadzi wyzwanie kryształów, także zapraszam do niej, jeśli tylko macie ochotę sobie pooglądać. A teraz zwiedźmy już tą chałupkę. Jeśli słyszycie grzmoty, to tak, jest burza. Ale no cóż, nie może mnie to powstrzymać przed nagrywaniem, bo to by oznaczało, że moje życie wygląda tylko praca, dom i żadnych przyjemności. W związku z czym, przykro mi, burza musi się schować. Dobrze. Chciałam Wam pokazać to piękne mieszkanko urządzone i wybudowane przez Namilami. Tutaj mam taką kuchnio-salon, tuż przy wejściu. W ogóle strasznie mi się ta bryła podoba, ja zawsze unikam skosów u siebie i cieszę się, że Nami tutaj właśnie w skosy poszła, bo jest to pewna odmiana, chociaż, o czym się przekona Nami na samej górze, niestety musiałam trochę przemeblować tutaj pokój tych Państwa, ponieważ nie chcieli mi wchodzić do łóżka. Nie mam pojęcia, czy to nie jest jakiś bug, który nie pozwala im po prostu włazić do łóżka, gdzie normalnie przed ostatnią aktualizacją pewnie by weszli, pomimo tego, że ono gdzieś tam stoi. Ale zresztą, no widzieliście, mieli też problem w przyczepie. Chociaż teoretycznie łóżko stoi przez ścianie z jednej strony, to oni tak powinni być w stanie w nim spać. Ale coś się popsuło, jak to w Simsach, więc jest jak jest. No więc tak się prezentuje tutaj pokój państwa ROK, a tak się prezentuje pokój naszych małych chłopców uroczych. I tutaj już, no cóż, oni są trochę niewyspani, bo ja tutaj kombinowałam, przestawiałam, oni nie mogli wejść do łóżek i w ogóle. Poza tym są brudni, głodni i właściwie najwyższa pora się nimi porządnie zająć. A właśnie, bo zapomniałam, to jest ważny element, ja muszę sobie oczywiście zaznaczyć, że mamy wreszcie pokój do jogi. To znaczy Violet ma pokój do jogi, swój własny, osobisty. Łazienkę Wam pokazywałam? Chyba nie pokazywałam Wam łazienki. Fajnie, podoba mi się styl tego mieszkania, tutaj mamy nasz ogródek, trochę zbagowany przez dziecko. Nie mam zielonego pojęcia, czy uda się odzyskać te rośliny. Na razie je zostawiam, liczę na to, że na przykład przy kolejnej aktualizacji się odbagują. Przejdźmy już może do rozgrywki. Mam nadzieję, że mieszkanie Wam się podoba. Nami bardzo Ci dziękuję za jego stworzenie. Kochany, skorzystaj... Aha, Ty masz już tu poustawiane, okej. Okay. Ty, robaczku, prosisz tatę, żeby Ci pomógł. Dobrze. Mama jeszcze ostatnie tutaj dosypianko robi, ale jak dośpisz, kochana, to może przygotuj jakieś żerełko. Nie wiem, czy tu mamy coś w lodówce. Mam nadzieję, że tak, ale jakieś resztki tutaj są. To ja tutaj sałateczkę wyjmę i proponuję, żebyście wszyscy już sobie, jak skończycie robić to, co robicie, to wzięli sobie po porcji. Dotyczy to również tego naszego malucha, którego prawdopodobnie będę musiała teleportować, bo on chyba jeszcze nie jest w stanie zejść sam po schodach, ale zobaczymy. Tatuś, tak, pomożesz? Gdzie ty idziesz, kochane? Nie, nie śpi. Tu pomagaj. Chodź tu, podejdź. Czy on już sobie poradzi? Może on już sobie poradzi. Dobrze, niech siedzi na tym klopku. O, jak fajnie, jednak sobie tutaj zjecie razem. Co ty, kochana? Ty jesteś jakaś taka nie... A, bo ty musisz do toalety i w ogóle... tak synek ci zajął. Kurczę, wiecie co? Nie wiem, czy nie, jedna łazienka na taką dużą rodzinę to nie jest za mało. Prawdopodobnie będę zbierać teraz na rozbudowę tego domu. Ty masz szansę dzisiaj na awans, więc ja Cię wyślę do pracy samą, żebyś ten awans otrzymała. Ty teoretycznie też, ja nie wiem co zrobić, czy on jak pójdzie sam, to przesłucha tego podejrzanego, ale pracę ma za 2 dni, więc dzisiaj tego i tak nie ogarniemy. A, czyli Ty zostajesz dzisiaj z dziećmi, Olaf, znowu. Kochany, a czy Ty odrobiłeś lekcję? Boże, teraz taka totalnie rodzinna. Uzyskaj dodatkowe zaliczenie. Zrobimy z niego kujona? Czy Tobie czegoś trzeba? Nie. To uzyskaj dodatkowe zaliczenie. A dlaczego nie? Dzidzia, skończyłeś? Udało Ci się? Jaki Ty zdolny jesteś! Ojejku! O tak, dasz mu jedzenie. Wspaniale. Boże, jakim Olaf jest dobrym tatą. Ja po prostu nie mogę się napatrzeć. A mały wyszedł przesłodki. Po prostu. I co mu dasz?
daj jedzenie, groszek, dobrze, małe będzie jadło groszek. A ty możesz mu na przykład pomóc w tych lekcjach? O, pomóż mu w odrabianiu lekcji. Boże, Ola, ty po prostu gniuszu ty. Skarć swoje dziecko lub nastolatka, ale on jest za grzeczny, tutaj nie ma co karcić. Tego małego pewnie prędzej będzie można karcić. No tak, bo on się zaraz zdenerwuje, że go nie wyciągasz z tego, więc... Może będzie szansa, żeby go skarcić. Poczekamy. Violet, jak ty? Trochę cię te kanały rozbawią, mam nadzieję. Chociaż chyba wiem, co jest lepszym pomysłem, żeby cię trochę rozbawić. Ale dobra, idź już do tej pracy. Bo się spóźnisz, a my chcemy awans dzisiaj. Więc biegnij do roboty, kochana. No przykro mi, że tak kiepsko się czujesz, ale... Ale ja po prostu jeszcze pogorszę ci humor. Ojej, flirtuj ze współpracą. Ojojojojoj. Nie. Będziesz dzisiaj ciężko pracować. Przykro mi, moja droga. W ogóle co on by mógł robić, jak nie pracuje? Bo akurat oni się teraz mijają. W sensie, jak nie pracuje i nie zajmuje się dziećmi. Wizyta dyrektora. Dziś klasę, w której uczy się Moon, odwiedzi dyrektor. Wszyscy zachowują się najlepiej, jak potrafią. Nie zakłócają lekcji. Niestety siedzący z tyłu dzieciak postanowił czymś rzucać w Moona. Czy Moon powinien zignorować? Tak. O kurde. Dobra. Korupcja w sądzie. Violet była świadkiem czegoś, co może stanowić dowód na udział dawnego znajomego w skandalu korupcyjnym. Znajomy otrzymał prestiżowe stanowisko sędziowskie, które daje mu moc zmieniania na lepsze lub gorsze życia Simów, którzy stają przed sądem. Czy Violet powinna ujawnić dowody, które z pewnością zaszkodzą karierze jej kolegi, czy raczej udawać, że o niczym nie wie? Wydaj sędziego, Violet zyska sławę i pieniądze. Odrzuć propozycję. Violet nie odnotuje żadnych zmian w swoim życiu. Czy ja ryzykuję, że ona straci pracę, bo nie chciałabym tego? Ojej. Wiecie co? Nie będę ryzykować. Normalnie bym pewnie, w normalnej rozgrywce pewnie bym zaryzykowała, ale tutaj, w tym momencie kariery niestety będę oportunistką i nie zaryzykuję. Chociaż chciałabym. No ale cóż, stało się. Dobra. Zbierz cały plon. Już tutaj wszystko chyba podlaliśmy. Wiesz co, to w takim razie, mój drogi, dobrze wykonane zadanie ojca i pana domu, więc zdrzemnij się, proszę. Ojej, Muntu tu będzie miał całą masę znajomych. A dlaczego ty jesteś smutny? Dziecko drogie. Boże, ile koleżanek, ilu kolegów. Super. Przykry dzień w szkole. Ale czemu przykry dzień w szkole? No bez przesady. Wszystko tam ładnie się poukładało w tej szkole. Kochany, odrób lekcję. Do której twoja mama siedzi w robocie? Do 17 chyba. No to jak wróci, to zrobimy spotkanie klubu. I chyba faktycznie zrobimy je tutaj w tym nowym mieszkaniu. Może jeszcze dodatkowo jakąś, wiecie, małą miniaturową imprezkę czy coś. Czy ty dostaniesz ten awans dzisiaj? No niestety. Kochana, możesz sobie trochę, poćwicz sobie żonglowanie, żebyś się trochę rozerwała. Pewnie teraz, jak rozpocznę spotkanie klubu, to skoczycie od razu tam. A ja bym chciała, żebyście zostali tu i ja teraz nie wiem, jak to zrobić. No to nic, no najwyżej skoczycie. A nie, zostań tutaj, okej. Ej, ale w mojej wannie kąpiel błotna. O matko, potem ta wanna będzie taka brudna. I dziecko skorzystać z toalety przez ciebie nie może. No dobra, to chyba nie był dobry pomysł, żeby tutaj organizować to spotkanie, no ale trudno. Trzeba było jednak pójść. Oj, a co, czemu nie możesz? Nie możesz, no to nie, o. Nie, i już idziesz tu medytować? Medytuj, chodź tu. Chodź tu. Nie, o Boże, co za... No dobra. Nie, to naprawdę nie był dobry pomysł. Może zawołaj ich na posiłek? Zawołaj ich na posiłek. To się trochę oderwą od ćwiczeń. Ty, mój drogi, miałeś skorzystać i co? Nie udało się. Aha, bo oni... No nie! To jest tragedia z tym spotkaniem klubu. Oh. Matka ich zaraz zawoła na posiłek, to może się, wiecie, z tej wanny wyjoi ten gościu. O, zobacz, wanna się zwolniła. Biegnij. Biegnij skorzystać, bo potem okazji nie będzie. Ty, jak tam? Położyłeś dzieciaka? Ja, położysz, super, dobrze. Dobra, więcej nie organizujemy spotkania w klubu w domu, mamy za małą łazienek. Ale spoko, posiedźcie sobie tutaj trochę, pogadajcie, poplotkujcie.
ponarzekajcie na pielenie i inne takie. Wyrzuć z klubu, aha, bo wy się nie lubicie. Nie, w ogóle mi to nie przeszkadza, że się nie lubicie. Możesz jej opowiedzieć dowcip. Ty miałaś poćwiczyć, ale oczywiście jak zwykle ci się to nie uda, bo już ci pozajmowali, co mieli ci pozajmować. Nie gadaj z nimi, idź poćwiczyć. Weź ją, zrzuć z maty i po prostu poćwicz sobie trochę jeszcze. Nie przytulaj się z nią, przecież jej nie lubisz. Mój Boże. No miałaś ćwiczyć, czemu nie mo... Och! Dobra. Ile mamy punktów? Musimy mieć 500, więc... No ale oni nam trochę tych punktów chyba teoretycznie zdobywają, co? Medytacja, coś tam, coś tam. O, może pomedytuj chociaż? Chociaż trochę, no właśnie, pomedytuj sobie chwilę. Chociaż zaraz padniesz, czy ty idziesz do pracy jutro? Idziesz, o mój Boże. Głodne, padło, Olaf stoi jak ten kołek. Dziecko miałeś położyć spać. Dobrze, że ciotka Mes jest sprytna. Zjedz sałatkę z arbuza. Jak już skończysz lecieć z nóg. Zapraszam na posiłek, coś tu jeszcze zostało, więc weź sobie porcję. Twoja żona wreszcie się dopchała do możliwości pomedytowania, chociaż obawiam się, że w takim małym pomieszczeniu z tak dużą ilością simów, to ona raczej nie pomedytuje zbyt dobrze. Poza tym musi siku, musi się umyć, musi się pobawić i musi iść spać, więc cóż, to nie było udane spotkanie klubu, zakończmy je i spuśćmy na nie zasłonę milczenia. Dziecko na szczęście jedno poszło spać, drugie zjadło, okej, to już jest dobrze. Śpij, kochany. No, tak, ty jesteś głuptaskiem i ciebie wszystko bawi i to jest strasznie, strasznie fajne. Zjedzenie jedzenia, mniam. Och. Styl życia jest zagrożony, straci energię. O, nie! Jakie to straszne. Trenuj na siłowni, musimy się jeszcze na siłownię wybrać. Boże, ile tego? Dlaczego nie możesz Barabara z Simką Violet? Nie rozumiem. Nie, jest jakiś bug. Nie można robić Barabara w łóżku i nie można robić Barabara pod prysznicem. Ale można w krzaku. A krzak nam się przyda, jak będziemy mieć zajętą łazienkę. Więc ja ich wyślę dla rozrywki do krzaka. Boże, biedni, zmęczeni. Mam nadzieję, że będziecie mogli się chociaż wyspać. Jak na ścięcie idą. Violet. Urocze. O, to nie było udane bez satysfakcji. O, szkoda. No tak, ale Violet była tak zmęczona, że w sumie wcale się nie dziwię, oboje są niezadowoleni. To jest disaster. I nawet im nie wzrosła zabawa za bardzo. No, kiepsko, kiepsko. Ale chyba tak działają dzieci. Czasami. Co się dzieje, kochany? Czemu budzisz znowu brata? O Boże, biedne to ma, ciągle ma koszmary. I ciągle brata budzi, bo ma koszmary. Mu się niestety nie może przez Imira wyspać. Obejmij go, opowiedz mu głupawą historię. Może się lepiej poczuje biedny Imir. A potem wracajcie obaj do łóżek. Nie możesz spać jeszcze? Kochana, spać! Nie, ty masz spać, nie Imir, ty! Dlaczego nie możesz wejść do łóżka? No przecież tu masz. Tu możesz spać. O Boże! Poprzedniej nocy mogłaś spać w tym łóżku. Bo co? Bo tu stoi stolik, czy co? Czy o co chodzi? Czy dlatego, że tu wiszą lampy, czy jeszcze coś innego? Ty za godzinę zaczynasz szkołę, to może wiesz co, wstań i umyj zęby, umyj ręce, zjedz coś na szybko, płatki zbożowe, zjedz. Ty maluszku, z tobą jest strasznie dużo roboty. Proszę bardzo, pogaworz i zapytaj misia, czym jest, to po pierwsze. Olaf, kochany, no musisz wstać. Ty, moja droga, też. Kupcie w pierwszej kolejności losy na loterię, potem Olaf wyczyść. Ty potrzebujesz rozrywki, weź sobie jeszcze trochę, poćwicz żonglowanie, odrobinę. Ukradłaś synowi piłkę, ale no dobra, trudno. Może chociaż troszeczkę ci to
Czy to tobie rośnie o nie umiejętność taneczna, tylko sprawność fizyczną? To w sumie chyba dobrze. Zajadasz, super, i pójdziesz do szkoły, dobrze. A mały potrzebuje, żeby się tata nim zajął. Nie oglądaj żonglowania, tylko wyczyść. Czy nie możesz po prostu dojść, bo ona tu stoi? No oczywiście. Nie. To jest niemożliwe, żebyś ty nie mógł tu przejść. To jest niemożliwe, Olaf. Olaf, ale masz tu masę miejsca. Naprawdę. Czy teraz możesz iść do toalety? Nie możesz? Dlaczego? Dlaczego nie możesz iść do toalety? Skorzystaj. Ale dlaczego nie możesz? Kurde. No, oh. Coś tu jest ewidentnie nie tak. Wyczyść. Moon jest niezwykle podekscytowany, oddając swój plakat z delfinami. Są na nim ilustracje, zdjęcia, ciekawe fakty i wszystko inne, ale dzieciaki tłoczą się wokół plakatu innego ucznia. Tamta praca aż błyszczy od srebrzystych szczegółów. Moon może powiedzieć, że zapomniał o swojej pracy, a potem dodać więcej ozdobników na przerwie. Oddaj na czas. Uznaje, że jego praca wystarczająco dobra i nie chce ryzykować spóźnienia. Oddaje swój plakat i nauczyciel uśmiecha się lekko i stawia jasno-czerwoną piątkę. Super. Bardzo ładnie. Dziecko, jesteś w żłobku. Baw się. Czy ty już wróciłeś ze szkoły? Ojej. No to wspaniale. Mama ci niestety piłkę ukradła. Więc nie wiem, może sobie pooglądaj kanał dla dzieci? W sumie rzadko moi synowie oglądają telewizję, więc właściwie dlaczego nie? Raz na jakiś czas mogą. Chociaż może lepiej byś zrobił, jakbyś książkę poczytał, ale... Raz kiedyś. O, jakieś pszczółkomajtki, księżniczki i inne. Fajne, fajne. No to fajnie. Jak widzicie, dałam Imirowi ametyst. Ojej, dostaliśmy ten awans. Tak! O, obiecująca oskarżycielka. Violet awansowała, teraz będzie pracować jak obiecująca oskarżycielka. Violet będzie teraz zarabiać dodatkowe 30 symoleonów, otrzymując w sumie 105 na godzinę. Violet otrzymuje również bonus 750 rego barego i najbliższa praca jutro o 9. Okej, dobrze. Oddaj synowi piłkę. Hej, to ja. Chcesz gdzieś wyjść wieczorem? A wiesz co? Kurde, wyszłabym, ale na siłownię, a nie do klubu. No biedna, zmęczona. A oni powinni tutaj jakąś kawę jednak dać. Tak sobie myślę. No to co? Energiczne ćwiczenia razem? Myślę, że tak. Myślę, że to jest całkiem niezły pomysł. A tutaj... No, Olaf sobie troszeczkę też poćwiczy, a potem skoczy sobie się wykąpać. Olaf, będziesz tak po prostu, tak? No dobrze, tak też może być. Tylko wiesz co, może jednak zmień strój. No, tak jest lepiej. Violet chyba lubi tę piosenkę. Czy ona lubi pop? Czy Violet lubi pop? A w sumie czemu nie, niech lubi. Weź mój drogi, idź się umyj i skorzystaj, a Violet tutaj sobie jeszcze chwilę poćwiczę. Mam nadzieję, że ten że nie straci tego stylu życia, na którym mi tak zależy. Trenuj na granicy możliwości przez godzinę w stanie pobudzenia. Posiadaj dwa elementy sprzętu treningowego. O mój Boże, to teraz będziemy wydawać kasę na sprzęt treningowy. Super. To muszę jeszcze zbudować większe pomieszczenie. Chyba zbudujemy piwnicę. Spoko. Olaf, w porządku? Chodź tutaj, Bożona ze swoim byłym rozmawia. Dobrze by było, żebyś jednak pilnował, żeby tu nie doszło do czegoś niechcianego. Moglibyśmy w sumie Brenta odwiedzić całą rodziną. Myślę, że to jest dobry plan na weekend. I co? Ty jesteś zmęczona, jest 23, więc idź spać, ja jutro z tobą pójdę do pracy. Boże, czy znowu jest problem? Tak, jest problem, bo wasze łóżko jest na balkonie. Czekajcie, no ja tu muszę po prostu coś ogarnąć. Czy jeśli postawię je tu? Już je tu próbowałam stawiać i był problem, ale może dzisiaj problemu nie będzie. Śpi? Nie. No mam nadzieję, że teraz macie dość miejsca, bo już po prostu więcej się chyba nie da dla was zrobić. Olaf? Idziesz? Super.
Czy ty jesteś na brata zła? Ojej, a czemu jesteś zły? Kochanie, czy ty już jesteś w stanie wejść na górę? Dasz radę, czy nie? Czy będzie problem? Chyba dasz radę. Chyba już masz dosyć umiejętności wspinania się. Trochę ci to zajmie, ale to w sumie nawet dobrze. Trochę się nauczysz. Sprytny chłopiec. Twój brat też idzie? Super. Ale to jest fajne. Szkoda, że on nie może na przykład mu poczytać. W sensie Moon nie może poczytać Imirowi. W sumie miałoby to sens, jakby mogli sobie jakąś książeczkę dla dzieci wspólnie pooglądać. To by było fajne. A może mogą, tylko ja o tym nie wiem. Nie, nie mogą. Szkoda. No dobrze, moi kochani. Miałam małe problemy z grą, gdyż po skończeniu nagrywania do tego momentu zrobiłam sobie przerwę kilka dni i okazało się, że mi nie zapisało rozgrywki. Jak pewnie zauważyliście, znowu mamy środę, a ja sobie przyszłam tutaj Olafem. No trochę po prostu, trochę oszukam. Ale to dlatego, że nie chce mi się dogrywać do końca środy, a zależy mi na tym, żeby pójść z nim do pracy, więc mam nadzieję, że mi ten drobiazg wybaczycie. Jakby awans Olafa nie jest aż tak istotny dla rozgrywki, a bardzo mi zależy, żeby jeszcze w tym odcinku on go osiągnął, więc taki mały, wiecie, niezależny ode mnie, bo jak mówię, po prostu gra mi się nie zapisała, nie wiem dlaczego. Nie wnikam, mam na tym save'ie mega bugi, wiesza mi się gra przy zamykaniu, więc być może po prostu zapomniałam ją zapisać osobno, a robiłam tylko zapisz i zamknij i niestety wtedy bardzo często mi się gra nie zapisuje i po prostu coś po prostu jest nie tak. Dobra, dużo tego po prostu. Spisz raport na podstawie rozmowy z cywilem, analizuj materiał, udaj się na miejsce przestępstwa. Chciałabym się udać na miejsce przestępstwa, wydaj nakaz aresztowania, idź na patrol, bo żeby kogoś przesłuchać, to muszę chyba iść na patrol, prawda? I muszę kogoś aresztować i wtedy muszę go przesłuchać, więc chyba nie będę robić tych rzeczy na razie, tylko spróbuję jakiegoś kogoś zamknąć i przesłuchać, tak myślę, mam nadzieję, że mi się to uda. Tak sobie tutaj deliberuję, ale nie wiem. Rozmawiaj z cywilami, wnieś oskarżenie, spędź 2 godziny na patrolu. Dobra, to myślę, że jesteśmy w stanie zrobić. Czy są tu jacyś cywile? Czy są tu jacyś cywile, z którymi mogę porozmawiać? Nie, cisza, spokój, nic się nie dzieje, nic dziwnego, jest rano. O, tu jest jakiś cywil. Tu widzę cywila, widzę cywila. O, i cywil jest wkurzony, dobra. Jak jest wkurzony, to jest pewna nadzieja, że coś tutaj się wydarzy. Ale możesz go przyjaźnie przywitać. O, jest rozgniewany i wchodzi w ściany. To już samo w sobie powinno być karalne, no ale dobra. Dzień dobry, panie cywilu. Dzień dobry, jak tam poranek? O, pan uwielbia naturę, okej. Okay. Czy ja może... O nie, to ja źle zrobiłam. Ja tu chyba nie powinnam być. Boże, dobrze, spróbuj go pocieszyć. 2 razy chyba wystarczy. Spędź 2 godziny na patrolu. No nic, zmaściłam. Rozmawiaj o gorącej pogodzie. Nie, wróć na posterunek. Dobra, trudno. Jakby, whatever. Nie to chciałam zrobić. Jestem lama. Gdzie się aresztuje ludzi? Co ja muszę zrobić, żeby kogoś aresztować? Iść na patrol, udaj się na miejsce przestępstwa, wydaj nakaz, wydedukuj nową wskazówkę. Chodź tu. Mogę aresztować kogokolwiek? Nie zdoła wydedukować. No to się udaj na miejsce przestępstwa. Zrób zdjęcie, zbierz próbkę. Dużo tutaj będziemy musieli chyba zebrać elementów dowodowych, materiałów. A zaraz sobie porozmawiamy tutaj z kimś. O, dzień dobry, panie świadku. Słuchaj zeznań. Jakie eleganckie domostwo. Dzień dobry. Pan mnie opowie, co tu się wydarzyło. Zdobądź zeznanie następnego świadka. Dobrze, porozmawiajmy tu z tym panem. Świadek numer 2. Pan wyjaśni, pan opowie, co pan widział. Co pan widział, czego pan nie widział. Zdobądź wyznanie. O Jezu, ile tych świadków. Dobrze, jeszcze tutaj, tą panią. Coś jeszcze? Nie, możemy wrócić na posterunek. Cudownie, jakże się cieszą. Wróć na posterunek. I teraz, trenuj przez godzinę, sprawdź w bazie policyjnej, analizuj materiał dowodowy. Dobrze, chodź tu. Analizuj materiał dowodowy. Chciałabym kogoś aresztować, ale kurczę! Nanieś wskazówki. O. Olaf odkrył, że podejrzany jest mężczyzną. Wydedukuj nowe wskazówki. Dostępny nakaz aresztowania. Wydaj nakaz aresztowania. Nie wiem na kogo, ale okej. Zróbmy to.
Nie zdołałeś wydedukować nowych wskazówek? Och, jakże mi przykro, ale mamy dość. Wydajemy nakaz na aresztowanie na kogoś. Okej, lecimy z tym koksem. W okolicy zauważono podejrzanego, którego rysopis zgadza się z podanym w nakazie aresztowania. Popytaj wokoło, by przekonać się, czy ktoś nie wskaże podejrzanego. Zanim dokonasz aresztowania, skorzystaj z notatnika, by przeczytać opis podejrzanego. Jeśli aresztujesz niewłaściwą osobę, to nie będzie dobrze wyglądało w twoich aktach personalnych. Gdzie jest mój notatnik? Podejrzany jest mężczyzną, podejrzany nosi koszulę z krótkim rękawem, podejrzany nosi shorty. Dobrze, jest mężczyzną, czyli to jest albo ten, albo ten. O, trudne, trudne. Weź tutaj, zapytaj o podejrzanego. Zobaczymy, kto się przyzna. O mój Boże, ale ich tu jest. Zaraz. Nosi koszulę z krótkim rękawem. Koszulę. Tylko, że w Simsach to wiecie. A tego mogę tylko aresztować. A nie, mogę go zapytać. No dobrze. Ciekawe, który to. Czy może wiemy jeszcze za mało? Możemy wiedzieć za mało. Jest tu trzech takich samych. Kurczę blade. Dobra, wiecie... A dobra, aresztuj go. Przesłuchamy. Będziemy mieli kogoś przesłuchanego. Wszystko jedno, najwyżej. Nosi koszulę, a nie t-shirta, więc... O Boże, i damskie buciki. Urocze. Dobra, zobaczymy. Najwyżej. Chodź, przesłuchaj podejrzanego. Zapraszam do stolika. Dzień dobry. Pokaż dowód odciski palców. Nie chcemy to ten. Zostań dłużej. Czemu jesteś spięty? Redukcja dedukcji. Niepowodzenie. Ojoj. Wydaje się przyjaźnie nastawiony. No to dobry glina. Wiecie, no być może to nie on, no. Być może aresztowaliśmy nie tego. Porozmawiaj o ofierze. Zadawaj stresujące zagadki. No zaraz zobaczymy. No wydaje się być przyjaźnie nastawiony. Kurczę, może to nie jest właściwa osoba, no. Bo wiecie, jeżeli on to zrobił, to nie powinien. Opowiedz mu historię o więzieniu. Pewnie to nie ta osoba. Pewnie popełniliśmy błąd. Wydaje się spięty. Ujawnij główny motyw. Ojej, jest przerażony, mój Boże. I co dalej? Jak to się kończy? Co ja mam, jakby, co się teraz wydarzy? Że co? Mam zakończyć przesłuchanie, czy coś? Czy coś? Wydaje się winny, pora wysłać go za kraty. O, cudownie. Wspaniale, to co robimy? Co teraz? Wydobądź zeznanie. Okej, czyli chyba jednak. Czyli moja dedukcja, że koszula to nie to, to samo co t-shirt, jednak działa. Hurra! Wspaniale. No bardzo, bardzo, bardzo się z tego cieszę. Dziękujemy. Dziękujemy. Sprawa zamknięta. Wspaniale. Do zobaczenia, mój drogi. A ty jesteś głodny, to idź coś zjeść. I koniec dnia pracy. Olaf awansował. Teraz będzie pracować jako detektyw oraz będzie... Olaf będzie teraz zarabiać dodatkowe 14 symulonów na godzinę, czyli 52 w sumie. Olaf otrzymuje również bonusy. Okno z poprzeczką nie puści. Okno prywatność, lament osadzonego, brama bezpieczeństwa, zachowaj czujność, dwuskrzydłowe drzwi, bla, bla, bla. Jego najbliższy jutro o 9 zarobił 500. Well done. Moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że podoba Wam się dom naszej ametystowej rodziny, którą musiałam troszeczkę ogarnąć, niestety z powodu tych dziwnych bugów łóżkowych. Ale to nic, poradzimy sobie, będę go i tak musiała rozbudować, żeby tutaj zmieścić dla Violet jakieś przyrządy do ćwiczeń, ale to w kolejnych odcinkach. A tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, miłego simowania i pa, pa.